Witajcie, moi drodzy. Wielu historyków zgodnie twierdzi, że seryjni mordercy byli na naszym świecie już nawet w czasach starożytności. Oczywiście ciężko znaleźć potwierdzenie tych słów, bowiem o wiele łatwiej potwierdzić, że ktoś został zabity, niż że ten sam człowiek zamordował kilka razy. Niemniej jednak wiele osób na pytanie, kto według nich był pierwszym seryjnym mordercą, odpowiada bez wahania Kuba Rozpruwacz. Zdjęcia jego ofiar, które możemy znaleźć w sieci, do dziś budzą grozę i przerażenie. Ale nie będziemy dzisiaj poruszać tego tematu. W zamian przybliżę Wam sylwetkę człowieka, który ze względu na swoje czyny został nazwany także Rozpruwaczem, lecz z Petersburga i przez wielu jest uważany za pierwszego seryjnego mordercę w Rosji. 21-letni Nikołaj Radkiewicz, bo o nim mowa, w 1909 roku zszokował mieszkańców stolicy tego państwa swoim okrucieństwem. Jeśli chcecie poznać więcej szczegółów i dowiedzieć się m.in. dlaczego został później nazwany Wadimem Krowianikiem, zapraszam do wysłuchania tej historii. Dokładna data urodzenia Radkiewicza nie jest do końca znana, ale podczas procesu sądowego morderca powoływał się na rok 1888. Niby nic nadzwyczajnego, ale gdy sprawdzimy tą datę dokładniej, okazuje się, że w tamtym okresie w Londynie działał właśnie wspomniany wcześniej Rozpruwacz. Czy było to celowe zagranie, a może jedynie zbieg okoliczności? Dziś nie sposób odpowiedzieć na to pytanie. Nasza historia rozpoczyna się 1 lipca 1909 roku. Tamtego dnia ciało 20-letniej prostytutki Anny Blumentrost wyłowiono z Newy w pobliżu nabrzeża Kałasznikowskiego. Jej tożsamość została ustalona na podstawie rozmazanego od wody żółtego biletu, który kobieta miała przy sobie. Kiedy szef policji w Petersburgu, Władimir Filipow, został poinformowany, że przyczyną śmierci było aż 12 ran kłutych, już wiedział, że zapowiada się trudna i niepokojąca sprawa. Żółty bilet był w przedrewolucyjnej Rosji dowodem tożsamości i pozwalał na legalne uprawianie prostytucji. Ze względu na kolor dokumentu zyskał on popularny przydomek żółty, a składał się łącznie z 8 stron. Na pierwszej znajdowało się zdjęcie prostytutki, na pozostałych jej miejsce pracy i dokumentacja zdrowotna. Prostytutki, które znały ofiarę, powiedziały detektywom, że jej ostatnim klientem był człowiek o nieproporcjonalnie długich ramionach, ubrany w długi czarny płaszcz i kapelusz z szerokim rondem. Innym znakiem była twarz bez wąsów, ale za to z bardzo bujną brodą. Policjanci o tajemniczego mężczyznę wypytywali handlarzy na targowisku, gdzie swoje usługi najczęściej świadczyła kobieta, ale w tamtym momencie nie było po nim już żadnego śladu. To makabryczne morderstwo wprawiło w osłupienie śledczych, którzy do tej pory myśleli, że widzieli już niemal wszystko. Charakter ran sugerował, że coś takiego mógł zrobić tylko sadystyczny psychopata. Szef petersburskiej policji kryminalnej Władimir Filipow, uznawany za najlepszego detektywa w Rosji, przejął osobistą kontrolę nad śledztwem. W stolicy Imperium Rosyjskiego na początku XX wieku przestępczość, i to w najbardziej brutalnej formie, rozkwitała w najlepsze. Bowiem popełniano nawet do 500 lub więcej morderstw rocznie. Fakt ten potęgowało to, że chociaż policja kryminalna robiła co mogła, liczyła wówczas zaledwie około 20 funkcjonariuszy. Nawet szef tak małej grupy musiał nie tylko kierować pracą podwładnych, ale również osobiście jeździć na miejsca zbrodni, prowadzić przesłuchania, konfrontacji, eksperymenty śledcze, a nawet aresztować szczególnie niebezpiecznych przestępców. Pod kierownictwem Filipowa grupa jako jedna z pierwszych na świecie
zaczęła powszechnie stosować pobieranie odcisków palców i fotografowanie przestępców. Zresztą walka z nimi zawsze pozostawała jego głównym celem. Nie inaczej było i tym razem, bo detektyw za punkt honoru postawił sobie odnalezienie zwyrodnialca, który dopuścił się ostatniej zbrodni. A ten, jak się okazało, wcale nie miał zamiaru dawać śledczym czasu na oddech, bo do kolejnego morderstwa doszło już 2 tygodnie później. Tym razem jego ofiarą padła Jekaterina Gerus. Co ciekawe, była to kolejna prostytutka, którą wszyscy doskonale znali, dlatego bez trudu została zidentyfikowana. Głównym świadkiem okazał się boy hotelowy z hotelu Danube, który doskonale zapamiętał wszystkie szczegóły. Powiedział Filipowi, który przybył na miejsce, że w nocy 14 lipca do budynku przybyli goście, którzy przedstawili się jako obywatele Iwanowa i Miszutin. Następnie do pokoju zamówili wino i słodycze. Rano mężczyzna zobaczył, że Miszutin, ubrany w czarny płaszcz i kapelusz, wychodzi sam z pokoju, a zauważywszy go, uchylił szybko drzwi i powiedział: do widzenia, zamknij drzwi i prześpij się jeszcze trochę. Po wszystkim zapłacił za pokój, a przed wyjściem poprosił jeszcze o obudzenie swojej współlokatorki za godzinę. Oczywiście prośbę tę spełniono, lecz gdy o godzinie 9 nikt nie odpowiadał na pukanie, zaciekawiony pracownik hotelu zajrzał przez dziurkę od klucza. Jednak to, co tam zobaczył, wywołało u niego przerażenie, jakiego w życiu jeszcze nie doświadczył. Kobieta leżała nieruchomo na łóżku w ogromnej kałuży krwi. Na jej ciele naliczono później 20 ran kłutych. Eksperci ustalili, że nóż został użyty przez zabójcę dopiero w momencie, gdy kobieta była już martwa, a jako przyczynę śmierci podano uduszenie. Okoliczności były tym bardziej dziwne, że nawet pieniądze zmarłej pozostały nietknięte. Na reakcję miasta nie trzeba było długo czekać. Wieści rozeszły się błyskawicznie. Nawet okoliczne prostytutki wiedziały, że w okolicy grasuje seryjny morderca, a biorąc pod uwagę jego dotychczasowe ofiary, znajdują się teraz w szczególnym niebezpieczeństwie. Detektyw Filipow natomiast był w kropce, bo dysponował jedynie słownym opisem podejrzanego i 3 cechami szczególnymi: brodą, długimi ramionami i widocznym pochyleniem. Według przyjaciół ofiary te cechy sprawiły, że dziwny mężczyzna wyglądał niemal jak małpa. Wkrótce jednak pojawił się pierwszy dowód, który zresztą dostarczył sam poszukiwany mężczyzna. 24 lipca Radkiewicz dokonał kolejnego napadu. W biały dzień wyskoczył z zaułka z głośnym okrzykiem „śmierć pięknością”, a następnie dźgnął przechodzącą dziewczynę. Okazała się nią młoda służąca Zinaida Lewina, która wbrew temu, co myślał, prostytutką nie była. Lecz tym razem napastnik został spłoszony przez przechodzących obok ludzi i koniec końców zdołał uciec. Kobieta mogła mówić o niebywałym szczęściu, ponieważ płytkie rany na ramieniu i brzuchu były niczym w porównaniu do tego, co spotkało pozostałe ofiary. Okazało się, że nie był to wcale jedyny pozytywny aspekt tej sprawy, bowiem sprawca, uciekając w popłochu, zgubił swój nóż, który został odnaleziony przez policję. Niestety, mimo ogromnych nadziei, był to zwykły, niczym nie wyróżniający się nóż. Faktem było jedynie, że był szczególnie popularny wśród marynarzy. Jakby na to nie patrzeć, policja miała wreszcie w tej sprawie jakiś namacalny dowód. Jednak wraz z ostatnią ofiarą pojawiły się niespójności w postawionej dotychczas teorii. Mianowicie Lewina, tak jak wspomniałem, nie była panią do towarzystwa. Teraz jedyną wspólną cechą tych wszystkich ofiar był ciemny kolor włosów.
Postawiono więc nową tezę i od tej pory przypuszczano, że morderca poluje nie tylko na prostytutki, ale ogólnie na piękne brunetki o frywolnym ubiorze i zachowaniu. Lecz z kontemplacji i przemyśleń detektywów wyrwało kolejne zgłoszenie, bo już następnego dnia, 25 lipca, mężczyzna podjął kolejną próbę zabójstwa. Tym razem rzucił się z nożem na ciemnowłosą prostytutkę Clotilde w domu publicznym przy ulicy Kolomeny. Kobieta słyszała już jednak o morderstwach i będąc przygotowaną, zdołała się z nim uporać. Udało się jej jednak wybiec na korytarz i zaczęła krzyczeć. Na jej krzyk przybiegli strażnicy, ale w tym samym czasie Radkiewicz zdążył już wyskoczyć przez okno i uciec. Tym razem sprawca przedstawił się pod przybranym nazwiskiem Wadim Krowianik. Kobieta potrafiła opisać napastnika, mówiąc, że mimo brody wyglądał bardzo młodo. Ten atak doprowadził śledczych do jeszcze jednego wniosku, że wybierał ofiary w promieniu 3 kilometrów od placu Znamieńskiego. Doniesienia prasowe natychmiast nazwały sprawcę Kubą rozpruwaczem z Petersburga i do tego stopnia przeraziły mieszkańców, że nawet blondynki z obawą przechadzały się po ulicach stolicy. Postanowiono pójść tropem odnalezionego noża i tego, że był popularny wśród marynarki handlowej. W związku z tym Filipow rozesłał do szefów dużych portów nad Bałtykiem prośby o zgłaszanie ataków na prostytutki. W oczekiwaniu na odpowiedzi śledczy zaczęli zbierać informacje, wypytując od drzwi do drzwi. Detektywi mieli tak dużo pracy, że nawet sam Filipow odwiedzał tawerny, domy publiczne, pensjonaty i hotele, aby tam rozmawiać dosłownie z każdym, kogo spotka na swojej drodze. Co opłaciło się, bo uzyskano dzięki temu bardzo wiele szczegółów na temat mordercy. Wszyscy byli zgodni, że poszukiwany to około 20-letni, często pochylony mężczyzna o długich ramionach, szerokim nosie, bujnej brodzie i gęstych brwiach nad głęboko osadzonymi oczami. Podczas obchodu po raz kolejny padło nazwisko Wadima Krowianika. Młody człowiek przedstawił się jako szlachcic. Mówił o podróżach morskich i wyjątkowo dużo uwagi poświęcał na temat ciężaru grzechu rozpusty. Znaleziono również miejsce jego prawdopodobnego pobytu – noclegownię Makonina przy ulicy Połtawskiej. Na tym jednak ślad się urwał. Ludzie w schronisku powiedzieli, że mężczyzna odpowiadający jego rysopisowi już dawno przestał się pojawiać, choć według nich nie nazywał się Wadim Krowianik. W tym miejscu śledztwo ponownie utknęło w martwym punkcie. Niespodziewanie nadeszły odpowiedzi z Rygi i Królewca, które w ostatnim czasie również zmagały się z narastającą liczbą ataków na ciemnowłose prostytutki. Porównanie list załóg rosyjskich statków, które zawijały do tych portów, z danymi o gościach noclegowni Makonina dało jedną zgodność. Mianowicie marynarz statku, 21-letni Nikołaj Radkiewicz. Ustalono, że był synem szlachcica. W wieku 14 lat został w skandaliczny sposób usunięty z korpusu kadetów w Niżnym Nowogrodzie. Następnie jego nieodpowiednie zachowanie uniemożliwiło mu ukończenie szkoły nawigacyjnej w Odessie i sam wyruszył w drogę, aby zostać marynarzem. Według policji kapitan statku określił poszukiwanego jako długorękiego i mało tego, powiedział, że często z prawdziwą irytacją mówił o brunetkach. Gdy udało się wreszcie ustalić tożsamość mordercy, odnalezienie go wydawało się jedynie kwestią czasu. Po nitce do kłębka, dzięki pomocy wielu marynarzy, śledczym udało się dotrzeć do noclegowni na ulicy Charkowskiej. Jednak Radkiewicz po raz kolejny zdołał uprzedzić śledczych i nim tam dotarli, opuścił to miejsce bez płacenia. W swoim pokoju zostawił po sobie jedynie wielki napis na ścianie o treści zemsta
na pięknościach. Ale kiedy wydawało się, że poszukiwany jest już na wyciągnięcie ręki, niespodziewanie dał o sobie znać ponownie. I to w najbardziej makabryczny sposób. 17 września 1909 roku w hotelu Kiao doszło do zabójstwa Marii Butosznikowej. Po dwóch nieudanych atakach, słowa do trzech razy sztuka, w tym przypadku sprawdziły się idealnie. Szybko jednak okazało się, że był to ostatni atak w jego przestępczej karierze i jednocześnie jedyny, za który mężczyzna usłyszy wkrótce zarzuty. Najciekawsze mimo wszystko jest to, że zatrzymała go nie policja, lecz pracownik hotelu Jakow Kazenow. Kiedy Krowianik próbował opuścić miejsce zbrodni, według znanego nam schematu, Kazenow zamknął przed nim drzwi wyjściowe. I najpierw poszedł do pokoju mężczyzny, aby upewnić się, że z dziewczyną wszystko w porządku. Gdy otworzył drzwi pokoju, nikogo nie zauważył, więc zapytał wprost, gdzie jest jego współlokatorka. Na to pytanie odpowiedzi nie usłyszał, bo zamiast tego napastnik rzucił się na niego, mówiąc, że dziewczyna jest już gotowa, a teraz przyszła pora na niego. W tym momencie złapał pracownika za gardło, a drugą ręką natychmiast zamknął za nim drzwi. Następnie próbował wepchnąć mu rękę do ust. Wtedy Kazenow w akcie desperacji z całych sił zacisnął zęby. Mężczyźni zaczęli się szamotać, w wyniku czego Nikołaj wybił Jakowowi ząb. Na szczęście udało mu się wreszcie wyswobodzić i wybić okno. Na jego rozpaczliwe wołanie o pomoc przybiegli drugi boj hotelowy i pokojówka. Dopiero całej trójce udało się powstrzymać rozdziuszonego przestępcę. Wezwana na miejsce zdarzenia policja zrozumiała, czego tak zaciekle bronił. Znaleziono zamordowaną kobietę na kanapie w pokoju. Była zupełnie naga, przykryta tylko własną koszulą, sukienką oraz materacem. Wszystkie szmaty były przesiąknięte krwią, a na jej ciele naliczono 35 ran w okolicach klatki piersiowej, brzucha i genitaliów. Później stwierdzono, że i w tym przypadku sprawca najpierw próbował udusić kobietę. Gdyby ktoś jeszcze miał jakieś wątpliwości, w trakcie przeszukania u zatrzymanego znaleziono nóż, a pod jego łóżkiem skrawek papieru, na którym napisano znane nam już słowa – zemsta na pięknościach. Tym razem zabrał również jej pieniądze, twierdząc, że była to jego zapłata za pracę przy wysłaniu kobiety na tamten świat. Na odwrocie papieru był również wpis ołówkiem. Morderca tej kobiety i poprzedniej o nazwisku Gerus w hotelu Dunaj to ja, Wadim Krowianik. 17 września nie zabiłbym, gdyby nie jej chciwość na pieniądze. W napadzie szału udusiłem ją. Policja wreszcie mogła odetchnąć z ulgą. Schwytano pierwszego rosyjskiego seryjnego mordercę, nim na dobre zdołał się rozpędzić. Zaprowadzony do Filipowa natychmiast mówi wszystko jak na spowiedzi. Zupełnie tak, jakby przez cały czas tylko czekał, aby opowiedzieć komuś o swoich krwawych okrucieństwach. Na samym początku przedstawia pewną historię, która być może wpłynęła w znacznym stopniu na jego postrzeganie kobiet. Okazuje się bowiem, że w wieku 14 lat, będąc kadetem w korpusie w Niżnym Nowogrodzie, Radkiewicz zakochał się we wdowie po podoficerze, pięknej 30-letniej brunetce, znanej właśnie z frywolnego zachowania. Dla niego była to pierwsza miłość, dla niej kolejny młodzian, którego uwiodła z nudów. Ich burzliwy romans oczywiście nie trwał długo i wkrótce kobieta opuściła swojego niedoświadczonego kochanka. Do tego czasu zdążyła jednak zostawić mu po sobie pamiątkę, ponieważ jakiś czas później dowiedział się, że zaraziła go kiłą. Przez jakiś czas próbował sobie to wszystko wytłumaczyć.
pisał listy i był o nią szalenie i absurdalnie zazdrosny. Ona jednak cały czas udawała, że go nie zna. Ślepa wściekłość i niepohamowana chęć zemsty determinowały dalsze zachowanie odrzuconego i upokorzonego kochanka. Zaczął śledzić swoją miłość i kiedy zobaczył ją w towarzystwie innego mężczyzny, notabene nauczyciela tego samego korpusu, w którym sam się uczył, postanowił zaatakować ją nożem. Towarzysz wdowy odebrał mu nóż, wykręcił mu ręce i oddał go w ręce policji. W wyniku tych działań wybuchł straszliwy skandal, a Radkiewiczowi wytoczono kompromitujący proces. Ostatecznie został Słukiem wydalony z korpusu. Od tego czasu zmieniał szkoły, nie zostawał w nich długo i szukał sensu życia. Pod wpływem idei Nieczego odnajduje go. Uważa, że jest przeznaczony do wielkiej moralnej misji oczyszczenia świata z brudu. Śledczy, słysząc te słowa, byli zszokowani. Postanowiono, że Radkiewicz zostanie umieszczony na próbę w szpitalu psychiatrycznym Świętego Mikołaja Cudotwórcy, gdzie głównym lekarzem był wówczas wybitny rosyjski psychiatra Mikołaj Reformacki. Seryjny morderca spędził w szpitalu na wyspie Matis w sumie około 3 lat. W tym czasie żądny zemsty tłum nie mógł doczekać się procesu w jego sprawie, a ten rozpoczął się w marcu 1912 roku. Oprócz zabójstwa Marii Butosznikowej, Radkiewicz został oskarżony o usiłowanie zabójstwa pracownika hotelowego Jakowa Kazenowa. Sala nie była w stanie pomieścić wszystkich gapiów. Reporter petersburskiej gazety tak opisał wygląd oskarżonego. Oskarżony został wprowadzony na salę w eskorcie 5 strażników. Jego wygląd był więcej niż nieprzyjemny. Wysokie czoło, gęste włosy, twarz wychudzona, gęsta, bujna broda, szeroki nos, a do tego duże, lekko zapadnięte oczy i grube usta. Patrząc na niego, od razu można stwierdzić, że jest albo szaleńcem, albo strasznym złoczyńcą. Agent policji detektywistycznej, który wystąpił w charakterze świadka, powiedział, że był obecny przy przesłuchaniu oskarżonego po jego aresztowaniu. Przyznał się do zabójstwa, mówiąc, że pasja zabijania pięknych kobiet opętała go już dawno i tylko szukał odpowiedniej okazji. Doszło nawet do tego, że 4 psychiatrów nie mogło dojść do porozumienia w sprawie Wadima Krowianika. Opisując go jako osobę znajdującą się na granicy choroby i zdrowia oraz wyraźnie wykazującą oznaki zwyrodnienia. 12 marca Mikołaj Radkiewicz powiedział ostatnie słowo przed ławą przysięgłych. Szczególny nacisk kładł na to, że jest zdrowy psychicznie, a nawet jeśli, jak mówią specjaliści, jest degeneratem, to wcale nie jest temu winien i już nigdy nie będzie inny. Na koniec zagroził, że nie chce półśrodków. Albo ciężka praca, albo wolność. Jeśli ma trafić do domu wariatów na resztę życia, to już woli się powiesić. Ława przysięgłych obradowała przez około godzinę i 40 minut. W swoim wyroku uniewinnili Radkiewicza od zarzutu zamachu na życie boja hotelowego, ale uznali go winnym zabójstwa Butosznikowej, orzekając, że dokonał go przy całkowicie zdrowych zmysłach. Niestety w przypadku pozostałych epizodów nie udało się zgromadzić wystarczających dowodów. Sąd wymierzył mu, wydawałoby się, dość łagodną karę – 8 lat ciężkich robót. Jak pisali dziennikarze po ogłoszeniu wyroku, Radkiewicz zachował całkowity spokój, a nawet podziękował swojemu obrońcy. Sam los okazał się jednak znacznie surowszym sędzią. Radkiewicz nie był skazany na to, by odsiedzieć swoje i wyjść na wolność. Kuba Rozpruwacz z Petersburga zginął jesienią 1916 roku w walce z osadzonymi na jednym z etapów podróży do miejsca odbywania kary.
Cieszy to, że pomimo początkowych trudności w tej sprawie, tożsamość sprawcy została jednak ujawniona, a życie samo zadecydowało o jego dalszym losie. Zastanawiające, czy ten romans z wdową po oficerze faktycznie odcisnął na jego psychice aż takie piętno. Czy była to jedynie historia, która miała złagodzić wyrok? Jeśli zaś chodzi o Władimira Filipowa, wyemigrował w 1917 roku, a następnie zmarł 1 września 1923 w wieku 60 lat i został pochowany w Berlinie. Za schwytanie przestępcy z pewnością posypały się pochwały i odznaczenia. A mnie zastanawia jedno. Czy ktoś pamiętał o tym, że to biedny i skromny pracownik hotelowy zaryzykował własnym życiem i to, być może, tylko dzięki niemu udało się schwytać tego mordercę? Choć jak znam życie, to obawiam się, że wszyscy doskonale znamy odpowiedź. I z tą refleksją Was pozostawiam. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był dla Was ciekawy. Napiszcie w komentarzu, co Wy o tym sądzicie. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę. A jeśli nie, to napiszcie chociaż dlaczego. I najważniejsze, koniecznie zostawcie suba, bo to bardzo ważne. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Życzę spokojnego tygodnia. Trzymajcie się. Cześć.